Cześć. Czy zwróciliście kiedyś uwagę, ile czasu zajmuje przygotowanie waszego drona do lotu? Chodzi mi nie o samą procedurę startu, tylko o wyjęcie go z torby i przygotowanie. Wiadomo, że czasami są takie sytuacje, że zależy nam na czasie, na przykład chcemy złapać jakiś pociąg, panning albo jakiś inny obiekt, który się porusza i zależy nam na tym, aby jak najszybciej wystartować. Więc myślę, że fajnie by było, gdyby można było w jakiś sposób przyspieszyć to, ten moment, kiedy wyciągamy drona z torby i możemy przygotować go do lotu, po prostu rozłożyć jego ramiona i nim wystartować. Takie protipy, które Wam tutaj pokażę odnośnie pakowania drona i jak go umieścić w tej torbie, żeby to przygotowanie go do lotu maksymalnie przyspieszyć. Dobra, przejdźmy do naszego drona. No i co musimy zrobić? Wyjmujemy drona, musimy zdjąć tą osłonę. To już jest jedna czynność. Następnie musimy zdjąć tą osłonę. To jest druga czynność. Później musimy rozłożyć naszego drona. I teraz przechodzimy do kontrolera. Kontroler mamy w takim wydaniu, w takim stanie. Drążki, które musimy wkręcić. No i tak naprawdę to tyle. I za chwilę już możemy tej procedurę startu odpalać i startować. No oczywiście tutaj ja mam baterię w dronie. Jeżeli nie ma baterii, to trzeba też włożyć baterię. Moim zdaniem dużo prostsze byłoby, gdyby można było ten kontroler przenosić w takim stanie z już złożonymi drążkami w naszej torbie. To by bardzo ułatwiło i przyspieszyło nasze starty, tak? Bo nie musielibyśmy tego robić za każdym razem. Poza tym później też złożenie tego, wykręcenie tych drążków i wsadzenie z powrotem tutaj do tego kontrolera też zajmuje czas. No ja działam w ten sposób, że jadę na miejscówkę rowerem, wyciągam szybko drona, łapię kilka ujęć i jadę w inne miejsce, więc mi bardzo zależy na tym czasie, żeby nie musieć tego robić za każdym razem. I mam na to bardzo dobry patent. Po pierwsze, moim zdaniem niepotrzebna jest ta osłona. Jeżeli dron znajduje się w torbie, to myślę, że te śmigła nie mają jak się uszkodzić. Ok, czyli tak, pierwsza sprawa, pozbywamy się tego, wyrzucamy to. No i oczywiście jeszcze w naszej torbie mamy najczęściej naszego huba. Huba na trzy baterie, no tutaj trzecia bateria już jest w dronie. I te trzy elementy, czyli dron, hub i kontroler, najczęściej każdy ma ze sobą i każdy to nosi w torbie. Drona noszę zawsze bez osłony na tym, tej osłony na śmigła. Czyli dron jest po prostu złożony. Osłona gimbala, tak, osłonę gimbala stosuję zawsze, ponieważ no, gimbal jest bardzo ważny. Śmigła. Kiedy je złożymy w ten sposób, jedno zachodzące na drugie, one same się tu blokują. Proszę bardzo. Nic tu nie lata. Te górne. Z dolnymi jest trochę gorzej. Po prostu trzymamy go za te śmigiełka. Tutaj te trzymają się same. I już. Wkładamy go do torby i wszystko gra. Następnie musimy tu zmieścić jeszcze huba. No i oczywiście kontroler. Tak jak powiedziałem, ja nie zdejmuję tych joysticków. Transportuję go po prostu z joystickami. I zaraz pokażę Wam sposób na to, jak to można osiągnąć. Ogólnie rzecz biorąc, mój pomysł polega na tym, że przenosimy te elementy w tych miejscach, w których one są oryginalnie przez producenta zapakowane. Czyli tego huba przenosimy tutaj, a kontroler tu poniżej. Z tym, że tego huba nie przenosimy tak, a musi być transportowany w pionie. Gdy on jest w tej pozycji, to wtedy po tej stronie dla nas robi się miejsce na drążki. W transporcie zależy na tym, żeby one do niczego nie dotykały, tak, żeby to się nie uszkodziło. Tak więc musimy w jakiś sposób zapobiec temu, żeby ten hub się przesuwał, żeby nie uderzał tutaj w te drążki. A z drugiej strony też musimy sprawić, że tutaj ten kontroler nie będzie się przesuwał w tą stronę. Dobra, na razie wyjmujemy. Czego będziemy potrzebować, aby to zrobić? Będziemy potrzebować taśmy Velcro. Ja tu już mam ucięte dwie połówki, no wiadomo, na jednej są heczyki, na drugiej pętelki. Trzeba tutaj na tego huba przykleić taką taśmę Velcro. Ja ją przyklejam tą z pętelkami. Możemy tak zrobić, przykleić go po prostu tą stroną
tutaj przyczepić do tego rzepa, wsadzić go do torby i po prostu docisnąć. Dzięki temu nasz hub będzie się tu trzymał, nie będzie się przesuwał. A kiedy będziemy chcieli go wyjąć, po prostu depniemy go. Teraz pora na kontroler. Tak jak mówiłem, żeby kontroler nasz kontroler był bezpieczny, musimy zapobiec temu, aby drążki były czymkolwiek dotykane w tej torbie. Więc nie może dojść do sytuacji, że on się będzie tu przesuwał. Bo jak widzicie, tutaj już na drążki działa to wypełnienie. Musi być odsunięty w tą stronę. I powstaje nam tutaj przestrzeń, którą możemy wypełnić czymkolwiek. Ja mam taki kawałek takiej pianki. No, myślę, że można byłoby to zrobić nawet z kuchennego zmywaka albo z gąbki do kąpieli, coś takiego wyciąć po prostu tutaj pod ten wymiar, który, no tak mniej więcej, nie? Żeby po prostu to się nie przesuwało. I tyle. Wsadzamy to tutaj. To nam nie pozwala, żeby się przesuwał kontroler. I już, mamy gotowe. Prosta sprawa. A myślę, że bardzo, bardzo dużo ułatwi. Teraz, gdy zajeżdżamy na miejscówkę, chcemy nagrać film, wyciągamy kontroler, nie musimy wkręcać tych drążków. To już jest zrobione, więc nie tracimy czasu. Huba nie musimy wyjmować przecież za każdym razem, a zresztą mamy też dostęp do baterii bokiem. W ten sposób da się je wyjąć, nawet bez odczepiania go z tego rzepa. Tutaj mamy wyjścia, jeżeli chcemy korzystać z huba jako powerbanka. Wyjścia nadal są dostępne. Oczywiście dron też jest już bez tej osłonki na śmigła, więc zostaje nam tylko rozłożenie tego drona. To już mamy praktycznie gotowe, nie musimy wkręcać tych drążków, czego bardzo, bardzo nie lubię. Jeszcze jedna ważna sprawa. Taki protip odnośnie kontrolera, żeby przyspieszyć jeszcze bardziej nasze przygotowania do lotu. Ja zawsze po locie nie chowam tego kabla tam, tylko po prostu składam tą antenę i wsadzam to do torby i nie ma z tym problemu. Zamykamy torbę, gotowe. Jeżeli mamy ten kabel, to odchodzi nam już jedna czynność tutaj grzebania, wyciągania go tutaj z tego mocowania, tylko cyk, wsadzamy telefon, podłączamy, dron już jest praktycznie gotowy do lotu. Dzięki za obejrzenie tego filmu do końca, mam nadzieję, że mój poradnik okaże się dla Ciebie przydatny. Jeżeli interesują Cię takie treści, to zapraszam Cię do subskrypcji mojego kanału. Jeżeli Ci się podobało, zostaw łapkę w górę. No i zapraszam do komentarzy, może macie jakieś inne ciekawe pomysły na przyspieszenie rozkładania, przygotowania drona do lotu. Ja bardzo chętnie sobie się z tym zapoznam i być może też zacznę stosować u siebie. Jak na razie uważam, że ten pomysł jest bardzo dobry i godny uwagi. Także jeszcze raz dzięki i do zobaczenia w kolejnym filmie.